Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać unboxing, a w zasadzie od razu trzy unboxingi dość nowego, aczkolwiek już w pewnym sensie znanego modelu zegarka GA140. I tak, po kolei mamy GA141A1, GA141A4 i GA141A6. Literę ER celowo pomijam, ponieważ to jest tylko oznaczenie regionu, na który zegarek jest przeznaczony, niezależnie od tego, czy to jest na Azję, Europę, czy Stany Zjednoczone, Japonię i tak dalej. Będzie się różnił tylko tymi dwiema ostatnimi literami i to jest kwestia kompletacji pudełka, czyli w jakich językach instrukcje obsługi będą w środku zawarte, w jakim kształcie będzie pudełko, bo nie na każdy rynek to pudełko tak wygląda. Na przykład na rynek japoński pudełka są takie całe czarne i w środku mają pudełeczko zamiast puszki. Natomiast sam zegarek, niezależnie od tego, czy to będzie ER, JF, CR, DR i tak dalej, będzie dokładnie identyczny. Więc dlatego zawsze ten symbol podaję bez tych dwóch ostatnich liter, bo tu chodzi o zegarek, a nie jego kompletację. Ok, przejdźmy zatem do szybkiego unboxingu. Pudełko jest w takim standardowym rozmiarze, to akurat jest taki delikatnie przytarte, widocznie gdzieś tam się po magazynie przesuwało. I tak, co mamy w środku? W środku mamy tutaj wizytówkę sklepu, który udostępnił mi te zegarki. Jest to firma Secundus lub inaczej Big Ben. Ich zegarki, jak widzicie, znajdziecie na Allegro. Jest to oficjalny przedstawiciel zegarków Casio, czyli dealer, oficjalny dealer firmy Zibi, także, że tak powiem, w pełni bezpiecznie można u nich kupować zegarki. Są to zegarki z oficjalnej polskiej dystrybucji. I też serdeczne podziękowanie dla pana Marcina właśnie z firmy Big Ben za udostępnienie tych trzech zegarków do prezentacji. Także w komplecie mamy standardową angielską instrukcję, jakieś tam drobne papierki do rejestracji, żeby tam w newsletter otrzymywać i tak dalej. Taką samą dokładnie instrukcję, tylko że w formie PDF-a znajdziecie na stronie Casio, więc nawet niespecjalnie trzeba do niej zaglądać. W tym zegarku jest moduł 56. Zaraz zobaczmy właśnie, jaki tam jest moduł 12. Jak widzimy, ona służy zarówno do dwóch modułów. Myślałem, że może w negatywie i w pozytywie są różne moduły, ale nie. Także we wszystkich tych zegarkach, zobaczcie, jest moduł 56-12. To jest ta cyfra w ramce pod symbolem zegarka. 56-12, 12 i 12. Także to jest wszędzie taki sam, mimo że jak za chwilkę się przekonamy, dwa z nich są pozytywowe, jeden jest negatywowy. Już się zaraz zabieramy dalej. Odpakujmy sobie puszeczkę i tak dobieramy się do samego zegara. I może nie będziemy na razie metki odczepiać. Ten akurat, jak widzimy, ma negatywowy wyświetlacz, także go sobie tu ułożymy. Weźmiemy sobie 1A4 do unboxingu. I tu zobaczcie, ciekawostka. Jeszcze tutaj Wam pokażę. Ten zegarek ma tutaj, jak widzicie, jako że jest z oficjalnej polskiej dystrybucji, naklejony hologram. I w dokumentach było to, prawda? Czyli instrukcje, jakieś tam papierki i wizytówka, to jest tego sklepu, więc wizytówkę możemy pominąć. Natomiast tutaj mamy tak, dokładnie to samo. Czyli instrukcje z tymi takimi drobnymi papierkami oraz, uwaga, europejską gwarancję. Tam jej nie było. Patent polega na tym, że to jest standardowa kompletacja, taka jaka przychodzi do Polski. Co więcej, zaraz zobaczcie w środku, jak odpakujemy sobie ten zegarek. O, jest dodatkowo taka gąbeczka, której nie było w tamtym. I po zajęciu widzimy, że na dekielku zegarek nie ma naklejki. O co chodzi?
Nawet niektóre zegarki z polskiej dystrybucji, one po prostu przechodzą przez ręce pracowników polskiego dystrybutora i tam fizycznie naklejane są właśnie te naklejki świadczące o oryginalności i między innymi wyjmowane są europejskie karty gwarancyjne z tego względu, iż firma Zibi dodaje swoje polskie karty gwarancyjne, więc nie ma sensu ich dublować. Natomiast w tym przypadku po prostu ktoś tego nie przeprocedował niejako i zegarek wygląda dokładnie tak, jakbyśmy kupili go w europejskiej dystrybucji, czyli właśnie ma tą kartę gwarancyjną europejską. No i nie ma naklejki Zibi, co absolutnie nie oznacza, że on jest nieoryginalny lub też nie pochodzi z oficjalnej polskiej dystrybucji. Oznacza to tylko to, że ktoś tego zapomniał najzwyczajniej w świecie zrobić, bo najważniejsze jest tak naprawdę, gdzie my kupujemy ten zegarek, u jakiego dealera. Jeżeli dealer jest autoryzowanym przedstawicielem Casio, to znaczy, że sprzedaje zegarki z oficjalnej polskiej dystrybucji. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby dealer zarówno sam importował zegarki, jak i sprzedawał zegarki z oficjalnej polskiej dystrybucji. Prawdopodobnie jest to obwarowane jakimiś ich wewnętrznymi umowami, także dlatego też raczej takie sytuacje nie mają miejsca. Ale no, to na 100% gwarantować tego nie mogę, bo ja się nie zajmuję sprzedażą zegarków, więc tego ani ich umów nie znam. Także to pudełeczko już sobie też zamkniemy, odłożymy i zaraz dobieramy się już do naszego trzeciego, ostatniego już na dzisiaj GA140. Zaraz tutaj jeszcze dokumentację ułożymy tam. Tą włożymy tu, żebyśmy mieli porządek. Tak. I bierzemy trzeci. Jest to wersja 6 AER. 6 jest to dość rzadko spotykany kolor, bo najczęściej jest to jakiś właśnie odcień fioletu. I właśnie tak tutaj będzie też. I tu widzimy też standardowa polska kompletacja, czyli tylko instrukcja. Z wizytówką. Otwieramy puszeczkę i też widzimy, że zegarek już nie ma tej środkowej gąbki. Teraz jest wyposażony w hologram. Ok, także rozpakować je sobie już rozpakowaliśmy. Teraz szybciutko przejdźmy do sobie omówienia tego modelu. Co mamy? Mamy tak i mamy tak. Trzy zegarki, zobaczcie. Co jest z nich charakterystyczne? Na pierwszy rzut oka nowy model GA140, nie było takiego. Ale jak się dobrze przyjrzymy, skąd go znamy? Zobaczcie, jest wskaźnik prędkościomierza stopera. Jest wyświetlacz w dość charakterystyczny sposób wyświetlający godzinę, bo na przykład znaczy datę albo godzinę, bo tu mamy datę, tu datę, tam godzinę, prawda? Na prawym zegarku, nie mam tak długiego kciuka, ten się słabo pokazuje. I skąd my to znamy? A już wam pokazuję, skąd my to znamy. A znamy to na przykład stąd. Zobaczcie. Dokładnie to samo, te same wskazania, wszystko jest identyczne, różnica jest tylko w układzie tarczy. To jest bardzo znany model GA100, konkretnie GA101A4, czyli dokładnie de facto jego odpowiednikiem teoretycznie byłby ten. To jest właśnie wersja GA141A4, to jest GA101A4. Jest to dokładnie ten sam układ elektroniczny, czyli de facto oglądając na przykład to umówienie funkcji tego zegarka, ustawicie spokojnie cały ten zegarek. Niemniej jednak postaram się przygotować osobne filmy odnośnie ustawień zegarka GA140, tak żeby każdy wyszukując ten zegarek mógł znaleźć od razu właśnie ten ustawienia tego konkretnego modelu. I tak, zegarki mają dokładnie te same menu. Zobaczcie sobie, o, tak. Pierwszy jest stoper, potem mamy tak, timer, potem mamy czas światowy, potem mamy alarmy i powrót do trybu timekeepingu. Niestety byłem przekonany, że skoro robią nowy model na tym samym, na starym module, to może coś poprawią, mianowicie podświetlenie. Jak wiemy, może pokażę wam to też wyłączając światełka, te tutaj doświetlające biurko. Model GA100 podświetlenie ma takie. Co ono nam daje? Zobaczcie. No, znaczy w tym przypadku jeszcze jak jest pozytywowy wyświetlacz, to ono coś nam daje. Troszeczkę oświetla nam minimalnie wyświetlacze. Znaczy, przede wszystkim oczywiście oświetla tarczę.
Zegarek również ma luminescencyjne indeksy. Jak widzicie, troszeczkę nam się tak fajnie świecą na zielono tutaj, jak on został wcześniej oświetlony. Jeszcze momencik, zaraz Wam to pokażę. Tutaj troszeczkę go sobie oświetlimy. O, teraz ładnie się świecą. No ale co z tego, że świecą się indeksy, jak nie świecą się wskazówki? Nie wiem, kto to wymyślił i w jakim celu, do czego to ma służyć. No ale trochę komuś, moim zdaniem, to nie wyszło. No i oświetlenie wygląda tak, czyli po prostu jest moim zdaniem dramatycznie słabe. Tu natomiast mamy wersję nową, odświeżoną, miejmy nadzieję przemyślaną i obejrzyjmy sobie w nim podświetlenie. I podświetlenie wygląda w zasadzie tak samo. Może dioda jest troszkę mocniejsza, wydaje mi się, że to bardziej wynika z tego, że ono jest inaczej posadowione, jest z boku na godzinie 9, a nie na godzinie 6, ale jeśli chodzi o podświetlenie, nie poprawiono kompletnie nic. Ja jestem zdania, że powinno się zrobić tak, jak kiedyś zrobiono w modelu GAW100. Jego pierwowzorem był AWG100, gdzie właśnie były też niepodświetlane wyświetlacze, tam są w trzech punktach wyświetlacze. W modelu GAW100 właśnie, takim troszeczkę większej kopercie, takiej mniej więcej jak ta, zrobiono właśnie już poprawkę, czyli po prostu jest podświetlane zarówno tarcze, jak i wyświetlacze. Tu prawdopodobnie, tak sądzę jedynie, bo to są moje przypuszczenia, chodziło o cenę. Tutaj to jest model tak zwany masowy i on po prostu ma się sprzedawać. Tutaj nie są ważne jego parametry. Większość tego typu zegarków kupowanych jest przez młodych ludzi, gdzie przede wszystkim oni kupują oczami, mniej patrząc na parametry zegarka, jego, nie wiem, unikalność, unikalne funkcje itd., a bardziej po prostu na wygląd. Ten zegarek najzwyczajniej w świecie ma fajnie wyglądać, być wytrzymały i wskazywać godzinę. I to jest w zasadzie tyle. A nawet umówmy się, dzisiaj młodzi ludzie najczęściej korzystają ze smartfonów i tego typu urządzeń, więc każdy tą bieżącą godzinę i tak ma na swoim urządzeniu, z którym się w zasadzie nie rozstaje, więc zegarek jest tylko takim bardziej gadżetem uzupełniającym młodzieżowy styl, jakąś tam młodzieżowy strój, niż, że tak powiem, produktem pierwszej potrzeby, który nosimy zawsze, wszędzie i jest to tak zwany everyday carry. Raz się założy zegarek, raz się go nie założy, nic się nie stanie, ale ktoś nie weźmie, wiadomo, telefonu, to jest dramat, bo jest odcięty niemalże od świata, bo już żyjemy w takich czasach, że wyjść bez telefonu to po prostu niemal jak bez kluczy czy bez portfela. I tak, tu tutaj mamy jeszcze właśnie model 1A6, przepraszam, 146A, o, dokładnie tak. Kolor, wy możecie widać, że to jest niebieski, ale to jest tak naprawdę kolor fioletowy, bo niestety kamera troszeczkę przekłamuje. Co tutaj jeszcze można Wam o nim powiedzieć? No, mówmy się, no może ustawieniami to się zajmiemy w osobnym filmie, bo to chcę zrobić specjalny film po to, żeby był tylko dla ustawień. Natomiast tak wyglądowo, porównując sobie, to w zasadzie wszystko identyczne. Tu są po prostu najróżniejsze kolorystyki. Uważam, że tarcza tego zegarka, może sobie obejrzymy tak troszeczkę z bliska, jest może nie dość, moim zdaniem nie do końca czytelna. Zobaczcie, w porównaniu właśnie do tego GA100 specjalnie właśnie pożyczyłem go tutaj od kolegi Marcina. Serdeczne podziękowania za ten oto zegar, konkretnie od jego syna. Tutaj te cyfry są większe, prawda? Są dwa wyświetlacze, ale one nie są aż tak tutaj podzielone. Tutaj mamy taki dodatkowy jeszcze podział po środku, jest on DST. Tutaj, z tego co pamiętam, jeszcze po prawej stronie wyświetla się PM, czyli dla czasu 12-godzinnego, popołudniowe godziny są tak oznaczane, więc jest to tutaj tak, no, troszeczkę powiedziałbym naćkane. Tutaj jednak mimo wszystko, no, ogólnie moim zdaniem te modele GA100, GA110 to nie są mistrzowie czytelności, ale ten GA100 jest czytelny. Ten moim zdaniem jest trochę słabiej czytelny. Niemniej jednak mi się osobiście chyba bardziej podoba design tego konkretnego zegarka, właśnie te takie wielodetaliczne tarcze. Ten po prostu najzwyczajniej w świecie mi się opatrzył. No, jak to mawia się w środowisku, w GA100 chodzi połowa każdego gimnazjum. No, prawda, już gimnazja zlikwidowano, natomiast chodzi ogólnie o jakby przedział wiekowy, że to są zegarki dla nastolatków. Oczywiście sam zegarek w sobie jest, może nosić każdy, bo jest to zegarek bardzo dobrze wykonany. Oczywiście za te pieniądze, za które on mniej więcej jest sprzedawany, są okolice 300-350-400 zł. To nie jest drogi zegarek jak na G-Shocka. Natomiast no, jest solidny, spełnia swoje funkcje i w zasadzie tyle. No, tutaj nie ma jakiejś specjalnej filozofii w nim. Natomiast tutaj no, z czytelnością nie jest idealnie, ale no, jest to jakieś odświeżenie. No,
trzeba przyznać Casio, że powiem, odcina po prostu kupon od tego, co już zrobiło. GIA 100, GIA 110 sprzedają się niesamowicie dobrze. GIA 110 jest chyba zegarkiem, który sprzedał się w największej ilości egzemplarzy, z tego co mi wiadomo, jako model. Ogólnie we wszystkich wersjach kolorystycznych, to akurat nie mam takiego, żeby wam go pokazać, ale myślę, że doskonale go znacie, ci, którzy siedzą w temacie. I tutaj po prostu Casio postanowiło jeszcze raz odświeżyć ten model, bo ogólnie zegarków na tym układzie, czyli na przykład mamy tam moduł 5081, 5146, to były modele dla GIA 100, GIA 110, to jest bodajże 5081. Zobaczmy, tak dokładnie, widzicie, to jest ta liczba tutaj w rameczce, 5081. W GIA 110 jest moduł 5146, tutaj mamy, tak jak było na pudełku, 5612. Jest jeszcze w modelu GA 120, jest jeszcze, nie pamiętam już jaki moduł, ale tam jest tak, że tarcza jest z kolei, ta od stopera jest na dole, a wyświetlacze są tutaj po bokach w kółeczkach. Także no, tych zegarków powstało trochę na tym module. GA 120 chyba sprzedaje się, z tego co pamiętam, najmniej, jest najmniej tych modeli. Natomiast GA 110 i GA 100 to są po prostu hity sprzedaży i może nie trzon sprzedaży, ale naprawdę bardzo, bardzo wysoko notowane modele, jeśli chodzi o ilości sprzedanych zegarków. No bo wiadomo, że to nie jest zegarek za duże pieniądze, natomiast sprzedaje się go, ilości sprzedają się go horrendalne. No to tak, no to chyba mniej więcej tyle, jeśli chodzi o prezentację tych zegarków. W kolejnych filmach postaram się, w kolejnym filmie postaram się wam pokazać ustawienia tego zegarka, bo to jest, uważam, że najważniejsze. I tak one się tutaj wszystkie trzy naraz prezentują. Jeszcze może słówko odnośnie wyświetlacza w tym zegarku. Tu akurat, no teraz nam wskazówka tu przysłoniła, ale na górnym wyświetlaczu tu widzimy. Jeżeli chodzi o czytelność tego wyświetlacza, no to umówmy się, jest mocno średnio. Tak bym rzekł. Oczywiście ci, którzy kupują ten zegarek nie dla czytelności parametrów i tak dalej, tylko dla wyglądu, no to im to nie będzie przeszkadzać, bo im i tak wskazówki wskazują godzinę, no akurat są bardzo tutaj wyraźne, bo na ciemnym tle są jasne wskazówki, więc tu problemu nie ma. Natomiast, bo tutaj na przykład, gdzie jest czerwona wskazówka, ona często tutaj tak jakby troszeczkę niknie. Biała jest bardzo dobrze widoczna, ale czerwona już mniej. Tu jest to dobrze zrobione właśnie, że obie są jasne, dzięki czemu ta czytelność jest zachowana. Tu w zasadzie chyba w każdym z nich są wskazówki identyczne, także akurat w tych trzech wersjach kolorystycznych. Więc z czytelnością wyświetlacza niestety tutaj jest moim zdaniem słabiutko, zwłaszcza, że te cyfry i wyświetlacz alfanumeryczny jest naprawdę, składa się z malutkich tych segmentów, dużo mniejszych właśnie niż w zegarku GA 100. Także ta czytelność jest no, silnie średnia, bym powiedział. Natomiast jeśli chodzi o wygląd, jest fajnie. Kolejny model, nie jakiś porywający, jeśli chodzi o design, natomiast uważam, że odświeżenie tego zegarka pod tytułem GIA 100 czy GIA 110 należało się. Jest to kolejna, jedna z wielu propozycji na rynku. Myślę, że ona również znajdzie swoich odbiorców. Myślę, że głównie wśród młodych ludzi. Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Jeśli tak było, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę, dzięki czemu będzie mógł się wyżej wyświetlać w polecanych filmach. Pod innymi filmami tyczącymi się zegarków Casio G-Shock. Zapraszam również do komentowania, zadawania pytań w sekcji komentarzy. Zapraszam, jeżeli ktoś ma takie bardziej, że tak powiem, detaliczne pytania, które nie zwłaszcza jeśli chodzi, nie wiem, jakieś ceny, żeby polecić jakiś sklep, czy zweryfikować oryginalność oferty, to proszę korzystać z mojego adresu mailowego tomg80@wp.pl. Powtórzę jeszcze raz, tomg80@wp.pl. Jak również zachęcam do subskrybowania mojego kanału, gdzie znajdziecie już, no, przeszło ponad, grubo ponad setkę filmów o zegarkach Casio G-Shock, Casio Baby G. Trafił się nawet chyba jakiś Edifice jeden, jest Protrek, jest Oceanus, czy Oceanus, jak to czytać, tak czytać. Generalnie zajmuję się zegarkami Casio, jestem ich fanem i staram się wam przybliżać wszelkiego rodzaju modele, których jeszcze nie było po polsku omówionych na YouTubie. A tymczasem jeszcze raz dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.